Witamy na pierwszym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Jesteśmy dzisiaj w domu w Szanowie, w opuszczonym domu, może nawet nawiedzonym. Także to dzisiaj sprawdzimy dokładnie. No i mamy dla Was historię. Ogólnie jestem Daniel, tutaj jest Mariusz, witam. Kowal. Albo Kowal. Będziecie go znali jako śledczy Kowal. I teraz on Wam opowie historię. Wrócę małą historię związaną z tym miejscu, z tym miejscem. Są trzy legendy związane z tym miejscem. Mianowicie pierwsza to taka, że była tu kiedyś chata wiedźmy, która została, można powiedzieć, zniszczona lekko. Na jej pozostałościach został wzniesiony kolejny budynek, czyli po prostu ten budynek wiedźmy był fundamentami kolejnego budynku, który właśnie stoi przed nami. To było jedno, że ta właśnie wiedźma to miejsce nawiedza i odprawiała tu jakieś swoje rytuały. Druga historia to jest związana z tym, że mieszkała tutaj kobieta w podeszłym wieku, która podejrzewano dokonała morderstwa swojej nieletniej córki i właśnie albo ta starsza kobieta tutaj nawiedza, albo ta córka ofiara morderstwa, to miejsce nawiedza. A trzecia legenda to związana z tym, że obok są tory kolejowe i w czasie II wojny światowej transport kolejowy Żydów do Oświęcimia przebiegał właśnie tutaj niedaleko obok. W nocy nastąpiło awaryjne hamowanie tego pociągu, w nocy tego dnia, w okresie wojny drugiej. Zatrzymał się ten pociąg tutaj. Osoby, między innymi dzieci właśnie, w większości dzieci, zauważyły okazję do ucieczki z tego pociągu, żeby się nie dostać do tego obozu. Biegły w stronę właśnie tutaj tego okolicy tego budynku, być może okolice tutaj gdzieś lasów tutejszych. Oczywiście Niemcy spostrzegli ucieczkę dzieci właśnie z tego pociągu. No i ruszyli w pościg za tymi dziećmi i te dzieci tutaj w okolicy właśnie rozstrzelano. To są te trzy legendy związane z tym miejscem, tak pokrótce. Także my to dzisiaj sprawdzimy, wypytamy, może coś się uda. I przedstawimy Wam teraz, jaki sprzęt mamy. Dobra, przytrzymaj może. Mhm. A więc tak. Mamy głośnik na Bluetooth JBL-a. Mhm. Mamy Rempoda. Nie jednego. Mamy też drugiego. Czyli dwa Rempody. Głośnik Bluetooth, dwa Rempody. Jest. Oryginalny miernik K2. K2. Pokażemy jeszcze z tyłu. Tak, z tyłu dokładnie jest napis. W sumie to odlew z napisem. Że jest oryginalnie made in USA. I jakieś tam jeszcze przydatne bajery, latarki. Dokładnie, latareczka z dodatkami od Ghost Augustine, na której stronie to kupowaliśmy. Także właśnie sprzęt. Autentyczne sprzęty. Autentyczny sprzęt ze strony z USA sprowadzony. To jest sprzęt od Daniela. Ode mnie jest tyle. A ode mnie sprzęcie jest troszeczkę. Tego sprzętu jest trochę więcej, ale więcej sprzętu, tak. I ode mnie też jest głośnik, z którego będziemy właśnie prowadzić rozmowy poprzez Spiritboxa na kabelku właśnie. Też jest na Bluetooth oczywiście, ewentualnie właśnie był potrzebny. Tu moja teczka poszukiwacza, można powiedzieć. Śledczego. No dobrze położyłem. Tu mam części po prostu takie zapasowe, typu powerbank, trochę baterii, jakieś sławki, miernik baterii, właśnie gdyby nam się już rozładowywało, to sobie wymieniamy, latarka w zapasie i właśnie też mam tą latarkę z dostępnymi takimi różnymi śrubokrętami oraz sławki na Bluetooth, kable, jakieś nie kable. Tu mam skróconą instrukcję obsługi naszego Spiritboxa właśnie. Jest to oryginalny Spiritbox właśnie, też sprowadzany z USA. Jest made in właśnie Dust Distribution Incorporated. Jest oryginał, nie podróba jakaś, nie jakieś radijko z internetu. Tutaj mam zapasowe baterie do naszych K2, w sumie akumulatorki, siatkę laserową,
która, no, glaserowa, LEDowa siateczka, krótkofalówki z Motorola. Gdybyśmy się tam piętrami na przykład wymienili, to i żebyśmy mieli do siebie kontakt, albo bylibyśmy na większym budynku, to wtedy też jest lepsze ogarnięcie się. Latarka czołowa do doświetlania naszych ujęć, można powiedzieć, nocnych. Mocne światło. Dwie latarki, te główne, z których będziemy korzystać, mają numerki, na tym, żebym się nie pomylił. 4, 3, 2, 1. Trzy dzisiaj mam, jedna się ładuje jeszcze i także mam K2. Też oryginalne, ja mam jeszcze naklejki, że Ghost Hunters Equipment, z dokładną, oryginalną naklejką, że jest certyfikowane z USA. Pod tą naklejką lub pod tą mam to samo dokładnie co Daniel, czyli taki emblemacik pod spodem, że jest oryginalną. Das Industries, czyli z USA. I tyle z mojego sprzęciku tutaj. Najciekawsze to właśnie ten Spirit Box i K2. A więc tak. Sprzęt mamy przedstawiony. Co dzisiaj? Myślę, że na pewno będzie sesja z SB7, no bo myślę, że chcielibyście to zobaczyć, jak w każdych takich filmach. Mogę jeszcze dodać, że tutaj w tym budynku była ekipa Kryptonim Ghost, choćby. I to chyba nie jeden raz, a nawet myślę 3. No i co? Włączymy też GhostTube'a. Myślę, że Voxa nie będziemy włączyć, no bo mamy SB. Tak, także Voxa nie będziemy używać. Więc może Sir. Myślę, że GhostTube Sir włączymy. Albo SLS jeszcze. SLS tak. Myślę nie, bo... Albo w sumie SLS może chwilę sprawdzimy. Ghost używał w tym miejscu, nic nie powiedział. I oryginalnego też. Tylko czy będą jakieś głosy na oryginalu. No i bo tak to mamy do głosów, to mamy Spirit Boxa, 7. Także... Może zrobimy ślepą sesję. Może także ślepa wszystko sesja. Wszystko się okaże. No chciałem także dodać jeszcze, a propos, są artykuły o tym budynku, mówiące o tym jeszcze, że było tutaj kilka badań przeprowadzonych, że jakieś państwowe instytucje związane z właśnie z paranormalnymi śledztwami i mieli nawet tutaj także medium. My tego medium nie mamy, my sobie sprawdzimy naszym sprzętem, czy faktycznie coś się tutaj działo, czy będziemy mieli jakieś odpowiedzi. Tak słowem wstępu. No i cóż, no my czekamy, aż się ściemni, na pewno noc. Wy tu za chwilę będziecie mieć na materiale. Dokładnie. Także widzimy się za chwilę. Kurde, ale tatek ciemno. A więc zaczynamy. Ciemno. Jest już ciemno, więc wchodzimy. Wkraczamy do... Też włączyłem, dobra, nagrywanie jest włączone. No tutaj nie będziemy nagrywać butelek. No bywałów. Ja. No to dobrze. Drodzy widzowie, pierwsze kroki w tym nowym... My nie topesz. Nie topesz, dobra. Dobra, już nas przywitał. Już nas przywitał na wstępie, nie topesz. Postraliśmy w gacie. No tam, jest piwnica. Ale idziemy tak, pierwsze piętro. Jezu, się wystraszyłem. Urażony. No to nie topesz będzie nam tutaj sprawiał ten. Patrz na K2. Wow. Aplikacje w ogóle świrują. Dziwne. Ja cię. Dobrze, wchodzimy do największego pomieszczenia chyba w budynku. Jest. No. Fajnie. Siądź sobie, ziomek, w miejscu się nie ruszaj. No. Dokładnie. Tam jest nietoperzyk. Siema. Nietoperek. Jest. Ty, jak się na nas patrzy. Co mały szatanie. Mały szatan. No dobra. Nie będziemy ci przeszkadzać, ziomeczek. My tu na razie robimy badanie pod wpływem, czy coś na K2 pokazuje. Chyba idziemy dalej. To pomieszczenie. Tak, już nam nietoperz, mam nadzieję, nie będzie poprzekazał. Czy jest ktoś tutaj z nami? Niech nam wskaże coś na K2. Jak widzicie, wszystkie okna zamurowane na pierwszym piętrze.
znaczy na parterze. Co chcesz? Mam pytanie, co chcesz? Jest to podgłośnie. Chcemy z tobą porozmawiać. Noc. No. Jest noc. Jest noc, dokładnie, zgadza się. Chcemy z tobą porozmawiać, jeśli tu jesteś. Możesz wpłynąć na nasze urządzenia. Pobrać z nich energię. Już na kadłubce. Słyszę cię. Słyszę nas. Słyszysz nas? Jesteś tutaj gdzieś, jeśli nas słyszysz? To jest najmniejsze pomieszczenie z tych wszystkich na tym parterze. Też jest zabudowane, widzicie? Są te zamurowane okna na parterze. Idziemy jeszcze raz do tego pomieszczenia z naszym kolegą nietoperkiem. Też macie zamurowane ściany, okna. A jak weszliśmy tylko, to na kadłubce nam się wskazywało coś przy wejściu. To nasz kolega właśnie siedzi sobie. Nie będziemy go wkurzać tym światłem. Może tam na niego specjalnie nie świecę. Mamy wyjść na górę? Gdzie mamy iść? Dasz nam jakieś wskazówki? Kopać. Kopać? No to jak kopanie, to raczej w dół. Ale dobra, idziemy na razie na górę. Idziemy na pierwsze piętro. Na razie z kadłubkami zrobimy wszędzie przegląd. Przejdziemy wszędzie po każdym piętrze, po każdym pomieszczeniu z kadłubką. I zobaczymy, czy są jeszcze gdzieś jakieś wskazania. Na dole przy wejściu były wskazania. Jest tam ktoś? Halo? No to kapie z dachu, musi kapać. Bo tak, dobra. Jezus. Tak, słyszymy kapiącą wodę z dachu. Wystarczyliśmy się, bo myśleliśmy, że ktoś tu sika z jakimś żulem czy coś, a to tam kapie woda po prostu w tym miejscu. Okej. Wystarczyliśmy się bardzo, ale... Lekko. Nie było się czego bać. Tylko ktoś tu kapie nam z dachu. Bo w dachu jest, widzicie, przeciek. No, tak jest słabo wykonany, budynek jest stary, opuszczony, więc... Jak się czujesz? Jak się czuję? No, trochę się wystraszyłem tego kapania tutaj wody, bo tutaj też kapie. Kapie tutaj na soczek. Jakiś. I to też jest dziura, przeciek już. Błogosławione. Starałem się nie bać, ale się wystraszyłem na początku, słysząc to kapanie. Myślałem, że ktoś tu sika. Ale no, w tym budynku mógłbym się tego spodziewać. To jest nawet ławeczka dla żuli. Miejsce na piwę. Jest cztery. Mordo, dzwoń do Zuzi. No nie wiem, Mordo, no nie wiem, chcecie to dzwońcie. Nie ma numeru telefonu do Zuzi? Nie ma, szkoda. Dzwoniliby sobie do Zuzi. No, za oknem widzicie, nie ma nic. Kubę, po prostu miejsce typowo pozostawione osobom, które to odwiedzają i sobie tutaj piwkują, czyli paną żulą. Jeszcze jest wyżej. Tak, stary. To wchodzimy jeszcze na drugie pięterko. Okej. Wow. Tu już nie ma dachu. Ledwo gdzieś przecieka, gdzie niegdzie drzewa nawet rosną na balkonach. Więc to... Tutaj jest jeszcze świetniej. To trzeba uważać na głowę. Ale pięknie się to robi. Tu jest dach zawalony. Chodzimy właśnie po zawalonym dachu tego budynku. Tu jest dopiero... Tak jakby tu już się... Komórka. Tak jakby patrz, pomieszczenia. Pomieszczenia, no? Ale to już chyba nie wejdziemy. Nie wchodzimy dalej głębiej. Ponieważ boimy się, że może się nam to zawalić. Nie pojedziemy głębiej. No. Specjalnie nie będziemy się też tam pchać. Także sprawdzimy pierwsze. Niesamowity. Także sprawdzimy tylko pierwsze piętro porządnie. Nie chcemy się tutaj zarazem z dachem zawalić w dół. Ja się muszę tu zjeść.
głowę właśnie chyciłem. To nie GoPro to uchwyciło, jak głową zawaliłem. Przywaliłem. No i dobra. Najmniej straszne piętra mamy za sobą, można powiedzieć. Słyszycie tę kapiącą wodę z sufitu, nie? Też byście się wystraszyli. No ewidentnie, myślałem, że tu też po prostu tak, sika. Dzisiaj mamy deszczową pogodę. Ale jest deszczowa pogoda i właśnie nam tutaj kapie woda. Płyniesz nam nasze urządzenie? Jeszcze tu jesteś? Bo wcześniej coś tutaj nas nawet... Pytałeś nas, czy cię słyszymy. My cię słyszymy, bo nam odpowiadasz na urządzenia, tylko rzadko nam na nie odpowiadasz. Słyszymy cię, ale cię nie widzimy. No ten napis na ścianie to no nie jest zbyt jednoznaczny. Fuck me. Nie za bardzo. Nawet jakieś te pentagramy na ścianach. Nie wiem, jakieś, to już nie wiem, co to za symbole. Ale te pentagramy wszyscy chyba każdy zna. Ktoś się po prostu bawi w straszenie innych. To jest ta kapiąca rzeka. To nie znam. Błogosławione. Drugi raz. Fuck me, to nie wiem, czy to jest... Błogosławione jest drugi raz. Błogosławione? Drugi raz, no. A u mnie było tylko, czy nas słyszysz na parterze? No słyszymy cię, ale cię nie widzimy. Możesz się z nami kontaktować na nasze urządzenia. O Jezu. Przepraszam, zadepłem na butelkę. To jest to właśnie ten napis, mordo, dzwoń do Zuzi. A ktoś zna Zuzię, to Zuzię pozdrawiamy. To jest Love, chyba Drax. Uczucie. No, miłość, Love, uczucie, no zgadzałoby się, ale Draxów tutaj nie mamy. Nie mamy Dragu. Dobra, ten skok był przez odłożenie. Wyciągnę rempoda. I zostawimy go w sumie w którymś z tych pomieszczeń tutaj. Tutaj zostawimy kadłubkę przy oknie. Modlić się. Modlisz się w tym miejscu? Więc tak. Jeżeli jesteś tutaj z nami, możesz zbliżyć się do tego urządzenia. Zademonstruję ci. Widzisz? No w ten sposób dowiemy się, że w tym miejscu właśnie przeszłeś. No. Tutaj byliśmy? A tu jest właśnie klatka schodowa, dobra. Dobra, wejdźmy tu. Więc tam. Ja będę obok tego rempoda przechodził. I idę do innego pomieszczenia. Daniel jest obok, po prawej. Za ścianą. Za tą ścianą jest Daniel. Jesteś tutaj z nami? Jeśli coś przejdzie koło rempoda, usłyszymy to. No tutaj na razie nic. Na dole, na parterze ładnie był. Ładne były odczyty na parterze, na kadłubkach. Kontynuować. Na tym piętrze nie mamy odczytów na kadłubkach. I tylko nas kapiąca woda została. No to jest rempodzik. Los. No. Nie pod nic. Kadłubieczka to jest. Podejdę. Płyń na to urządzenie, które jest tutaj. Jestem na piętrze, parapecie, na którym jest korytarz. Albo na tamto z cegłami, jak widzicie, z wyjściem na zewnątrz, poza budynek, nie wychylam się bardziej, a tu normalnie drzewa rosną w balkonie. Te drzewa mają po 10-15 lat, albo w okolicach mniej więcej, bo tu normalnie drzewo sobie rośnie. Tu jedno, tam drugie, tu trzecie i tam kilka drzew sobie rośnie w balkonie, czy takim tarasie nad wejściem, który jest pod nami, na parterze. Ja się nawet tutaj zahaczam o gałęzie. Kuba! Przedstawił się ktoś nam, że ma imię Kuba. Może. Ale tak to nic więcej na razie. Przechodzę obok rempoda, nie chcę go zbudzić. Jest tutaj, o jest właśnie rempod na wprost. Na razie nie został zbudzony przez nikogo, ani przez nas. Wejdę na klatkę. Słyszeliśmy o historii tego miejsca. Czy jest z nami tutaj kobieta?
Czy jest tu z nami mężczyzna jakiś imieniem Kuba? Niech się Kuba z nami skomunikuje. Niech Kuba przejdzie koło M-Poda lub niech nam się wskaże na naszych K2-kach. Jest tu z nami Kuba jakiś? Tymon. A tu u ciebie Tymon, a u mnie Kuba. A na parterze nam K2-ki wskazywały, że coś jest, ale ani imienia, ani nic. Zacznijmy tutaj od SB. Zejdziemy później piętro niżej. Też mi tutaj kapie właśnie wszędzie woda na dłonie. Tu są typowo przecieki na suficie. Tu widzicie jeden, tam widzicie drugi. Tutaj kapie na soczek właśnie, jak mówiłem. Tam kapie na normalnie. Chcesz coś powiedzieć, przekazać? Jeziorko zrobiło z wody. Obok puszka po piwie. A na przykład wujce nic. No Kuba nam się nie chce pokazać. Albo Tymon. Tymon, Kuba, jesteście tutaj z nami? Albo kobieta. Albo jakaś kobieta to właśnie się kontaktowała. Też jest tutaj z nami gdzieś? Niech przejdzie koło M-Poda lub koło naszych K2-ek. Urządzeń. Koło naszych urządzeń, no. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, mówi. Ciężko ci jest się poruszać? Coś się z tobie stało? Przychodzimy tutaj w pokoju. Chcemy z wami po prostu porozmawiać. Nie chcemy wam zrobić krzywdy. Przejdźcie tylko, pokażcie, że tu jesteście. Przejdźcie koło M-Poda, koło tego urządzenia przede mną lub tego, które mam w dłoni i pokażcie się na nim. Dajcie jakieś odczyty. Chyba to ty jak się wystarczył. To będzie to by ten. W nagraniu. Nic nie wycina. To byś musiał wykrzaczyć to. Wykakać. To była butelka. To była butelka. Nic nie. Też na nią. Nie ma. Też na nią wpadłem, także. Jesteś zabawny. Ty. Ej, no ale my jaja. Śmiejemy troszkę. Jedno trochę śmiesznie jest, bo. Będziesz dla nas dobry? Nic nam się tutaj złego nie stanie? No kumpel nadepnął na butelkę, ja też nadepłem wcześniej na butelkę. Także no może być tak, że jesteśmy zabawni, bo jeden z drugim. przez może pomyłkę? Psychiczny. Ja jestem psychiczny, a tam jesteś zabawny. No nie wiem. Jestem w bólu. Jesteś co w bólu? Co się stało? Co się tutaj stało? Złego? Czy jesteś w bólu, bo jesteś tutaj, bo coś się w tym budynku wydarzyło złego? Czy jesteś w bólu, bo masz, nie wiem, okres? Jestem blisko. Jeszcze ktoś jest blisko. Jeśli jesteś blisko, to no pojaw się nam tutaj na tych miennikach. Przejdź koło M-Poda. Albo na K2-ce nam się wskaż. Myślę, że SB. No, będzie trzeba zejść na parter i od SB zacząć. Tutaj zacznijmy. Albo tutaj zacznijmy. Od góry na dół. Masz rację, no bo drugie piętro to bez no, do samej piwnicy, nie? Dobra, czyli tak, chowam K2-kę. Nie jestem na K2-ce, więc spokojnie. Dobra. Zrobimy zamiankę. Ja teraz wyciągam. Oczywiście będę wzbudzał pewnie telefon. Do tyłu. No, zaraz się odwrócimy, czekajcie, dajcie nam chwilę. Jest SB. Antena. Jest głośnik. Antena. A głośnik. Co mi się stało? Prawdopodobnie. Wyłącz to! Czy właśnie w tym momencie kazałeś mi włączyć SB? Mam to urządzenie wyłączyć? Przez to urządzenie skomunikujesz się z nami. I on jest na maksa. Musimy właśnie ten głośnik wyciągnąć. Weź głośnik, no. To zatrzymajmy skanowanie. No. Ty sobie wyłącz. To przełączymy się na SB, zaraz wejdziemy na głośnik. To tylko na chwilę wyłączę tutaj nagrywkę. Dobra. Głośnik mam na wierzchu w plecaku. Gdy kazał mi wyłączyć od razu urządzenie. Dama! Czekaj, bo się przełączył mi się na Voxa. Wariaci, czekaj. Dobra.
O Jezus, czekaj, czekaj, bo ja się tu będę wyginał teraz, żeby otworzyć. Jest. I szukam głośnika w środku. Ale jaja. Wyłączyć nam kazał urządzenie jeszcze. Dama się tutaj jakoś pojawiła teraz już w ogóle. Pochowany. Pochowany. I włączam, o Jezu. Power on. Oczywiście. W okolicy jesteś pochowany? Szczerze mówię, że ktoś jest pochowany. Też wiem. O kurwa. Tylko wyłączyłem to? Co żebym to zrobił? O, o, wyłączyłem, dobra. Żeby nas było słychać. Coś nie było, witam ciebie, takie słyszałem typowo. Dobra, teraz będzie lepiej. Mam tę dwójkę, mam ten. I poczekajcie, ja sobie jeszcze plecak założę. Będą? Dobra. Włączam. Jesteście tutaj? Timon, Kuba, jesteście tutaj? Lub ta dama, czy tutaj z nami jest? Jest tu z nami jakaś dama, jakiś Tymon, jakaś Kuba? Słucham. Słuchasz? A na SB nic. Słuchamy was. Mamy stwierdzić, mamy to urządzenie wyłączyć? Kazaliście nam to urządzenie wcześniej wyłączyć. Dzwon. Dzwon, jaki piękny dźwięk, dzwonek. Nice. O kurczę. Kobieta. Wręczy, męczy, wręczy, coś takiego? Wręczy. Wręczy. Wejdźmy tu. Łopata. Kopać mi kazali wcześniej, a teraz łopata. Statua. Statua. Nie ma tu statuły, nie ma tu. To jest na razie FM skanuje, więc. Potem zmienię na AM. Jesteś tu z nami, Timo? Kuba? Może ta dama tu z nami jest? Praca. Jak masz na imię, damo? Tule? Kobie, mężczyźni się odzywają. Zmieniam na M. Nie znałem! Prawda! Myślisz, że co? Prawda! On nic, on jest u ciebie prawda, on jest nic, a na tym też nic. Bliżysz się do nas? Jezus! Jakie tu dźwięki dziwne na tym, na AM! Na skanowaniu fala AM, nie FM, tylko skanuję przez AM. Historia mówi, że ktoś tutaj zginął. Tak, zginął tutaj ktoś? Chcesz zagrać? Mam takie pytanie na tym, na Ghost Tribie. Co chcesz zagrać? Co to zagra? Dziwne opie anomalie na tym.
W ogóle nie, w ogóle nie radiowe. Na pierwsze piętro i tam to mówisz, że... Idziemy na parter. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Tak. Tak, idziemy na parter. Jakie dziwne anomalie. Słyszysz? Dziwne anomalie. To jest zejście na niżej. To później. Chodzimy do punktu. Czyli do naszego nietoperka, który sobie tam siedzi. Nie będziemy ci przeszkadzać. Dziwne anomalie na tym, na urządzeniu. Wow! Jakie to jest echo w tym silniku. O kurde! Nie możesz zrozumieć. Nie możesz zrozumieć. Na AM nie ma nic. Ściszę to jeszcze. Kochani, jak się bawisz, przybawisz. Tutaj ktoś pytał, kto? Babcia. Babcia? To babcia? Kochani, jak się bawić, to się bawić drugiego remonta. Drugiego remonta damy obok, no. Tam jak dalej przejdzie przez pokój. Tutaj jest jeden rembo. A tam Daniel rozstawi drugiego. Tu gdzie miał jest kopita. Więc jak ktoś przejdzie nam między tymi pomieszczeniami przez korytarz, właśnie w ten sposób jak zaprezentował Daniel, to zobaczymy. Jest tu tutaj ktoś z nami? Ja to zmienię na AFM z powrotem. A ja teraz odpalę sirenę. No to stawowanie podgłośnie, to. Jakieś obrazy. Wysłuchamy AFM na Rozpubie. No i na Spiritboxie. Ja to już nie będę wchodził. Dobrze, więc. Jestem sam w tym pomieszczeniu. Jeżeli jesteś tutaj ze mną, wpłyń na to urządzenie i pokaż nam jakiś obraz. Drugi raz. Jaka dama tu z nami jest? Znowu dama mi się na kostiumie pojawiła. Jaka dama? Imię swoje podaj. Historia głosi, że była tu wiedźma. Jak masz na imię, kobieto? Jesteś tą wiedźmą, co tutaj ma historię związaną z tym miejscem? Czy jesteś tą starszą kobietą, która zabiła swoje nieletnie dziecko? Pokażesz jakiś obraz? Spróbuj wpłynąć na moje urządzenie. Jesteś tu z nami? Może tu jest z nami gdzieś Tymon, jakiś Kuba? Jest dobra. Dziwny. Kim, że nie? Może tu jesteś? Ej, zobacz. Udzielaj. Ty, słyszałem, albo ucieka, albo mi się wydaje. O, Daniel ma obraz. Mam nadzieję, że się łapie. Łapie się chyba na górze. U mnie się na pewno łapie. Masz obraz, jakby spotkała tego UFO. Coś dziwne, bo jesteśmy raczej w miejscu bardziej zjawiska paranormalne. Kolega siedzi, nie? Będzie się złości na nas. Dostarczy mnie spokoju. Zrobił, co zrobił, kto to zrobił. Nie ma.
Nie ma to. Mężczyzno! Ja mam w ogóle niezrozumiałe sygnały. Jakąś kobietę stary. Słyszał, uduszył mnie. Słyszałeś taką... No. Słyszałem, że uduszył mnie. O! Albo taką kobietę starszą. Taki starszy głos. Spróbuj jeszcze raz powiedzieć, żeby nie było nie pierwsza. Bliższy, ja przejdę dalej obok. Latać? Czy jesteś w stanie latać? Jesteś duchem? Czy jesteś czymś innym niż duchem? Może jesteś demonem? Ten. Mamy się bać? Jesteś demonem? Czy tylko sobie zrobisz nas te jaja? Fajne, fajne, no? Yeah! W dół! W dół! Co? W dół? No to każą nam iść do piwnicy. No to widzowie. Chyba będzie trzeba odwiedzić piwnicę. Chyba będzie trzeba odwiedzić piwnicę. Mamy iść w dół, ale ma... spokojnie nic nam nie będzie chyba. Nie ma zrobić krzywdy. Nie ma tutaj nikogo złego. Nie ma to żadnego demona. To jest zwój, mam. Zwój? No, tylko musisz to właśnie przed nagrywaniem. Aha. Musisz mieć nic. Ja nie mam nic na razie. To jak będzie? Umiesz się to jest wyburzony? Jeżeli mamy jakiś zwój, pójdę na to jest wyburzony, to jest wyciele w dół. Albo powiedz wyraźnie tak. Na razie nic. Czy weźmiemy się, chyba przemieścimy na do piwnicy i z piwnicy sprawdzimy na SB i zrobimy ślepą sesję. Sen? Słyszałeś nikogo? Ja słyszałem u siebie sen na tym. Męski głos. Mężczyzna, czy możesz powtórzyć, co mówiłeś? Zajęty. Zajęty. Zajęty jesteś? No chcemy tylko chwilę porozmawiać. Za dużo czasu ci nie zajmie. Może. Może. Może? Ej, pytałem, czy możesz z nami porozmawiać. Mówi, że może. Więc porozmawiaj z nami. Chcę porozmawiać. Umie to sobie porozmawiać. Chcę porozmawiać. No to słuchamy cię. Chyba będzie. Wow. Dobrze, nie porozmawiajmy. Krystian. Krystian, to nie wiem. Może przede wszystkim, jak masz na imię? Ja jestem Mariusz, kolega ma na imię Daniel. Jak ty masz na imię? Jeśli chcesz z nami porozmawiać, słuchamy. Dziwne zbudzenie, nie? Gdyby to jest na gitarze. Co?
wolno? Jak pociąg wstaje. Ile? Pytają mnie ile. Nie no, nie zajmiemy wam dużo czasu. Chcemy tylko chwilkę porozmawiać. Jeśli możecie nam tę chwilkę udostępnić od siebie. Dlaczego? Co było w tym pomieszczeniu? Właśnie. Ja mam dużo dziwnych głosów mężczyzn. Dusić? Ej, a był w historii? Że ona zabiła córkę, ale jak to nie wiadomo. Być może przez uduszenie. To chciałaś udusić? Swoją córkę? Wyjdź tam już. Michał. I to jest jeszcze imię Michał przyszło. To jest ten może też tak być. Michał, Kuba albo Tymon, jesteście tutaj z nami? Co? Skłodniałeś? O kurde, to będziesz to miał. Może nawet nagrało na ten, na... Mam tutaj w tym. O kurde. Za tyś zielony dwoje, nie wiem. I na wpadzie było Michał, zaraz powiem. Był? Kurde, nie zauważyłem. Ale tutaj jesteś? Michał, jesteś tutaj? Kobieta. Kobieta. Patrz, patrz, patrz. O kurde, patrz. Michał, jesteś tutaj? Ło. O kurde. Pierwsze skoki, które to... są faktyczne. Ja. Michał. Dziękujemy ci. Patrzcie, ja tu mam SB obok, a kadwójka nam tutaj świruje. Niesamowite. Wow. Nie no, nie wierzę. Wow. Michał, co od nas chcesz? Czy możemy ci pomóc? Waliowo. Czy nam przez czymś ostrzegasz? Ja. To jest niesamowite. Mi powiedział, że jestem głupi, nie? To na głos w tubie. Pierwszy raz już nie odwracam. Ja. Pierwszy do widzenia. No. Do widzenia. Do widzenia? Mamy się z tobą pożegnać? My chcemy jeszcze z tobą porozmawiać. Daj nam jeszcze chwilę. O. To jest niesamowite. Ja. To jest niebywałe. Widzicie to? To są czerwone aż... Na czerwono wskakuje. A tutaj nie ma nic, co mogłoby to wzbudzić. Oprócz SD, które cię mam w lewej dłoni, ale mam je tutaj. Tu jest kadwójka. I patrzcie, ja mam kadwójka jest tu. Tu jest telefon kolegi. To nie jest telefon, to nie zbudza nam tutaj nic. Nic nam nie zbudza takiej dwójki oprócz czegoś, co tutaj przychodzi. Dokładnie. Michał! Czy to, że od nas chcesz? Bo to chyba ty! Wyłączam na USB. Michał, czy to ty wzbudzasz to urządzenie? Ja. To by nie był internet? To by nie. Nic. Do przodu mamy iść. Gdzie Michał? No nie chcemy przeszkadzać temu nietoperzowi. To jest niesamowite. Michał. Jesteś duchem? Jesteś archaniołem? Demonem? No nie wierzę normalnie, co się dzieje. Michał! Ja... Czym jesteś? Czym jesteś? Porusz czymś. Rzuć czymś, tylko nie w nas. Dźwięki dopadające też na górze. Nie wierzę. Jak to wytłumaczysz? No przecież kiedy mamy tylko telefony... Wyciągnij drugą kadłubkę. Nie, jak właśnie tak, jak będzie to samo i ja, no dokładnie. Niezdecydowany. Nikt nie wie, kim jestem?
Mam zdecydowany. Kim jesteś w takim razie? Jesteś też nie... Nie wierzę, to samo się dzieje u mnie. Ja, widzicie to? Tu mam kadłub... To samo się dzieje. Obydwie kadłubki walą. Ja... Michał! Kim jesteś? U ciebie to samo, u mnie to samo. Nie wierzę, no malicie. Nawet na kadłubce to samo się dzieje. Patrzcie, obok siebie. Delikatnie obok siebie. No nie wiesz. Michał, czy to ty wzbudzasz te urządzenia? Proszę, zbliżę do siebie. O. Czy ta kobieta, czy... Co wzbudza te urządzenia? Halo? Młotek. No, to na pewno. Sam jesteś młotek. Kto się przyzywa, tak się tak nazywa. Nie, no tobie to świt... Ja... Wow. Czekaj, a ty masz coś w jakichś kieszeniach? Nie. Nie. No państwo, drodzy państwo, mamy takie odczyty na kadwójkach, że sami się dziwimy. Wow. Przybliżę się do Daniela, no... Tryb samolotowy. Dokładnie, ja też mam. To widać. No nam tutaj po prostu skacze coś na kadwójce. Coś w tym miejscu stoi lub jest tutaj koło nas. Jak masz na imię? Przedstaw się! Ty... Cisza. I ty... Nie gadaj. Ty. Czekaj. Nie chcesz już z nami rozmawiać? Jak? No to jak to wytłumaczysz? Anomalią chwilową? Ty, nie. Albo coś podeszło pod nas i odeszło. No jedynie tak bym to utłumaczył. A jesteśmy na parterze, nie jesteśmy w piwnicy w ogóle. A to w piwnicy się dzieją niezłe cuda podobno. Ktoś tu musiał być. No ktoś tu musiał przechodzić. Tylko nie wiemy, kto to jest. Ja to nawet pytałem, czym jesteś. On nawet nie powiedział, że nikt nie wie, czym jestem. To ani nie jest demonem, nie jest duchem. Czym niewinny. Jesteś w takim razie? Niewinny. No, nie... Ty jesteś niewinna? Nie zabiłaś swojego dziecka? Bo to tylko tak bym mógł tłumaczyć. Patrzcie, no i to te dwa te same uczyty na dwóch kadwójkach w tym samym momencie. Pokój. Pokój. W tym pokoju mamy być? W tym pokoju się coś stało? Słuchaj, mi się lali chce. Wali. O nie, nie gadaj, patrzcie. Wali. U mnie? Dziecko. Dziecko. O, kadwójka spadła. Boże, nie kadwójka, przepraszam, SB. Dam sobie do kieszonki. Szalony. Do kieszonki. Czekaj, bo to K2 będzie szalony. Przekupiony. U ciebie szalony, u mnie przekupiony. Byłeś szalona? Byłeś przekupiona? Co się stało? Jak to dziecko zginęło? Może się czegoś dowiemy o tej legendzie. To byłoby ciekawe dość. Przed chwilą waliło znowu. No ja muszę zrobić przerwę, bo... Ja muszę zrobić prawo, bo no ma nie wiem. Dobra, włączaj. Dobra. Prezydencja. Drodzy widzowie. Aha, zbierzmy kadwójki. Boże, rempody. Masz wszystko tam? Ja wziąłem wszystko. Tak. Weź sobie ze sobą rempody. Trzeba je zebrać. Dobra, zbieramy po prostu cały sprzęt z parteru. Idziemy na piwnicę, na dół. Daniel zbierze rempody. Tu jest jeden. Idziemy po drugi. Bitwa. To raczej poza kontekstem. No ja sobie tu jeszcze włączę światełko. Było, o, właśnie. Idziemy do piwnicy, ale to Daniel idzie przodem. Jezu, to się dzieje z twoją aplikacją, głupie. Pika jak wariatka. Idziemy z Danielem do piwnicy. I w piwnicy podobno dzieją się cuda. Zobaczymy, czy to faktycznie prawda. Bo tu jeszcze nie byliśmy dzisiaj w ogóle. Ciemno. Ciemno, no to tak jak w każdej piwnicy. Zimno, jest mega chłód. Ej, chłód jest faktycznie. Usiądź tu. Strasznie duchowo. Ale tu jest zimno. Czy ktoś tutaj jest z nami? Widzowie, tu jest tak zimno, że nie wiem czy nie Spirit Box na mnie zacznie tego wskazywać. Tutaj zostawiam wody. Ja, no to jest to mnie... Garnek? Jaki garnek? Jak tu zimno jest. Faktycznie. Ej, tu jest co najmniej... A widzisz tam temperaturę nawet? Niezdecydowany. 21 stopni, 6.
Co to jest? Jeszcze tą sesję, ślepą sesję tutaj przeprowadzimy w tym miejscu. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie było kiedyś, jak oni się nazywali? Kryptonimgos tutaj było. Kto? Pytam je kto? No nie wiem, ty! Dobra, robimy ślepo. Robimy ślepo od razu, no. Ja sobie włączę na chwilę tego właśnie, odłożę głośnik. Powiedzmy, że na tym miejscu, gdzie kryptonimgos właśnie świecił tutaj siatką laserową. I jeszcze siateczkę też mamy. I siateczkę jest. Też mamy, więc przyświecimy siateczką. Dokładnie. Słuchawki masz tu. Jezu, jak to jest wilgotne, chłopie. Strasznie to jest zimno. Dobra, słuchaj. No, to jest w ogóle... Jak tu wchodzisz, to jest od razu chłód. Tak. Po schodach zjedziesz ze schodów i od razu chłód. Proszę odejść. Nie, my tu i tak robimy sesję, także spokojnie. Nigdzie nie odchodzimy. Sławeczki zakładam. K2 wyciągnij na ten parapet. O, okay. Dobrze mówisz, no. I to jest tak, pod wąs, czy pod słowem. Karol. Tymon, Karol, Michał i Karol też. Kuba. Kuba jeszcze był, tak. Dużo imion męskich, ale jeszcze dwa razy mi się dama powiedziało. Dama i dama. Mhm. Dwa razy było w tym. Dobra, ja zakładam i w jednym tym pomieszczeniu, gdzie był nietoperek. Fałsz. Ja zakładam ten. Dobra. Słuchawki. Sławki na uszy. Podwójkę jeszcze. Tutaj o Jezu, czekajcie, bo to jest dużo na raz. I tak, K2 na to. To już kładłem, to już nie będzie raczej nic innego. Jest K2. No, trochę ostrość nie łapie. Tu jest mój głośnik, który jest aktualnie nie będzie używany. Sławki do uszu. Tylko lewy do lewej, do prawej, do prawego. To ja muszę sobie zobaczyć. Nie widzę. Albo może być odwrotnie, to jeden czort i jeszcze. To mówiłeś, że jeszcze co ma być? Tam telefon sobie możesz schować na spokojnie. Telefon schować? Mhm. Czyli dobra. To ja was tutaj widzowie opuszczam, będzie u nagrania u Daniela. No, chyba zapomniałeś, że można. Słyszałem. Że masz na czapce GoPro. I co ma być? No, bo mam na górze przecież GoPro, zapomniałem. Siatka laserowa. Siatka laserowa, którą mam tutaj. Nie, tu nie, to latarka. Czekajcie. Za dużo mam. Jest siatka, dobra. Dobra. Siatkę tutaj. Trzeba ją odblokować. Brat. Co? Brat. Brat? Mhm. Dobrze słyszałem. Jeszcze nie jestem głuchy. Czekajcie. Kurde, spadła mi. SB mi spadło, dobra. Najpierw odblokuję po prostu. Jeszcze przejdę tutaj. Ktoś podjechał. Włączamy. O choleka, tu nie mam tej gumki. Dobra, ale mogę tak, mogę trzymać w jednej ręce tą siatkę. Nie, siatkę. Nie mam właśnie tego, żeby założyć na przycisk. Tu się położy. Tylko, że nie mam tej gumki. Aha. Że trzeba trzymać. No, albo ty trzymaj, a ja będę ten, a ty będziesz zadawał też pytania, albo ja będę trzymał i będziesz zadawał pytania, a będę odpowiadał. Drugą K2 jednak. No, daj gdzieś K2. Dobra, to tak zrobimy. Jeden będzie z nas trzymał siatkę laserową. Ja trzymam SB, włączam sobie. No, włącz je. Dobra. I skanujemy FM czy AM? I to. Dobra, przez połowę czasu będę AM, potem połowę drugą. I ty tam siadasz. To mi dasz znać, to zmienię na AM. Dobra. Na razie FM i skanujemy. Dobra, idź tam w kąt. Tam. Męski głos, nie zrozumiałem. Rana. Dobrze. Przeprowadzamy. Kobieta, nie zrozumiałem głosu. Przeprowadzam tutaj ślepą sesję. Czy jest ktoś tutaj w tej piwnicy? Mężczyzna, nie zrozumiałem.
Czy jest ktoś w tej piwnicy? Jeżeli tutaj jesteś, możesz wpłynąć na urządzenia, które stoją tutaj wszędzie. Porozkładane. Podchodzę do tego urządzenia tutaj. Przyświecę. No, wskażę, że tu jesteś. Podejdź. Czy jest tutaj z nami kobieta? Kontynuować. Właśnie mówię do ciebie. Odporny. Włącz. Światło, światło wyłącz. Co? Światło wyłącz. Światło. Wyłączyć? Światło w latarce, w lampce, no. Dobra. Tam. Okej. Największy mężczyzna. Co masz na myśli, mówiąc największy? Mam dwa mężczyzna. Wróć. Gdzie mamy wrócić? Mamy wyjść jeszcze na górę? Nie chciałeś tam z nami rozmawiać. Chociaż pokazywałeś swoją aktywność. Czy pokazywałaś? Przejdź przez tą siatkę albo spróbuj wpłynąć na któreś z urządzeń. Myślałem, kobieta. Myślałem? Czy stało się w tej piwnicy coś złego? Czy doszło tutaj do jakiegoś morderstwa? Katarzyna. Dobrze. Katarzyno, czy możesz mi powiedzieć, co tutaj się stało? Ręka, która mężczyzna? Ręka, która? Jeszcze mężczyzna? Nasłuchujemy ciszy. Jeżeli tu jesteś, rusz czymś. W bok się, mężczyzna. W bok? Jeżeli tutaj jesteś, to porusz czymś. Puknij w coś. Jest tu zimno i czuć chłód. Dusić. Czy tutaj ktoś był uduszony? Byłeś tutaj, mężczyzna. Jestem tu pierwszy raz. Podejdziesz do któregoś z urządzeń? Uszkodzone. Dziwne. Jest tu naprawdę bardzo chłodno. A nic. Tutaj nie skacze. Nie zrozumiałem. Jakiś mężczyzna coś mówił. Demoniczny. Słaby. Mężczyzna. Słaby. Jesteś słaby?
Nie dasz rady przemówić głośniej? Mężczyzna, nie zrozumiałem. Możesz wpłynąć na tą aplikację, którą... Po co to wiedzieć, kobieta? Po prostu przychodzę tutaj z pytaniem, czy ktoś, czy coś się tutaj stało? Chcę to wiedzieć? Może jestem w stanie pomóc? Nie wiem. Mężczyzna powiedział, nie wiem. Mężczyzno. Powiedz mi, może ty mi powiesz. Może ktoś spróbować wpłynąć na urządzenie i pokazać jakiś obraz? Słyszę, kobieta powiedziała, słyszę. Kobieto, to jeżeli mnie słyszysz, postaraj się to powiedzieć. To bardzo możliwe, kobieta. O rany. To było bardzo możliwe, że popełniono tutaj morderstwo? Czy kogoś tutaj uduszono? Chcesz porozmawiać? Wpłyń na któreś z urządzeń. Pokaż nam, że tu jesteś. Dzięki, mężczyzna. Też chciałbym ci podziękować za jakąś odpowiedź. Jestem. Mężczyzna. Dobrze, jeżeli tutaj jesteś, no to powiedz mi, co się stało. Nie zdajesz sobie sprawy, mężczyzna. Nie zdaję sobie sprawy, co tutaj się działo? Opowiedz mi o tym. Mieliśmy wyjść przed chwilą, ale nie zdążyłem tego nagrać, bo na Siri nie mamy nagrywania full. Nie mamy pełnej wersji, a teraz korzystam właśnie z Sira. Obrazu. Odejdź, nie. Mężczyzna! Wyganiasz nas stąd? Mamy stąd wyjść? Jeżeli mamy stąd wyjść, to podejdź do któregoś z urządzeń, które tu stoi. Jeżeli to urządzenie da nam znać, wyjdziemy. Płonące, mężczyzna! Nie, łazienki! Niesamowite. Mężczyzna! Dużo głosów. Dzikie, mężczyzna. Dobrze. Żegnamy się z tobą. Idę, kobieta. Kobieta, idziesz do nas? Powiesz mi, co tutaj się stało? I co, kobieta? Chcę dowiedzieć się, co tutaj się stało. A ja, kobieta? Rozmawiacie między sobą? Dziewczynka. Porozmawiajcie ze mną. Widzicie mnie? Daj to pan, dziewczyna, kobieta. Jeżeli tutaj jesteście, dotknijcie któregoś z urządzeń, które tu stoją. Pokazywałem, jeszcze raz pokażę. Kobieta, dziewczyna, kobieta. Zbliżając się tutaj, o. Urządzenie da nam znać. Mężczyzna. Zapraszam. Nie, kobieta. Od razu mówię, przełączyłem się na AM. Funkcjonuje, mężczyzna. Stary, mężczyzna. Ciekawe. Teraz. Dobrze, teraz dotknij urządzeń. Mężczyzna. Za dużo informacji normalnie, aż mnie głowa boli. Wpływasz na mojego kolegę? Towarzysza? Który stoi obok? Weź, mężczyzna. YouTube. Mężczyzna. Nie, to jest coś z radia teraz. Ja wiem. Dobrze, jeżeli nie chcecie mi powiedzieć, co tutaj się stało, my wychodzimy. Dużo męskich głosów. Nie podążajcie za nami i kończymy sesję. Skończyliśmy.
Skończyliśmy właśnie ślepą sesję. Zbieramy sprzęt z piwnicy. Mieliśmy ciekawe odpowiedzi. Naprawdę, nie? Spirit Box tego nie wykrył, ale jak wchodzisz automatycznie do piwnicy, jest co najmniej 5 stopni mniej. Jest tak chłodno, że... Jak się tu stałeś? Jest tutaj totalnie zimno. Jest tutaj tak zimno, a, nie, a Spirit Box nam nawet tego nie zakomunikował. Jest 5 stopni mniej. Wyjdziemy na parter, będzie nam automatycznie cieplej. Tak, już jest trochę lepiej. Już jest lepiej. A to ja tylko teraz włączę do nagrywania, ale to będzie. Włącz, włącz. Może tam coś ciekawego. No ewidentnie, tu jest cieplej. Tak, o wiele. Tu jest cieplej. Wyszliśmy z piwnicy, jesteśmy na parterze. Pierwszym? Nie, parterze. Wiemy, że pochodzimy tutaj z... Szatanistyczne, tu waliła. I wali. Dziwne. Dziwny. Tylko w tym. Tylko w tym pomieszczeniu. Obok niego. Pomiary wskazywało. No. Wali. Wali? Waliła. Waliło. Było. Był już to. Jest, jest, są. Jest. No widzicie? Znowu. No ja tu mam tylko jedynie... Tu mam. Tu jest K2 z 10 metrowego. Dobry. Ale ten tak, dokładnie byliśmy z tej strony. Tak. I tego. Tam mamy kolegę tego. Nie to pelka. Ciekawe, czy jest dalej. No, bo jest. Dalej, nie siedzi. Ale latał nam tutaj i nam napędził stocha niezłego na początku. No, ale teraz siedzi ukryty. Chowam się już, że nie pokazuję, nie ukazuję. No patrz, no to jest... Na razie nic, ale były. Ale były małe? Znowu były lekkie. Tutaj małe coś stopy, jest tak. Ewidentnie. Jesteś tutaj z nami? Możesz czymś poruszyć? Na kardwice nic. FM to jest? No, miałem na AM. Na AM tutaj jeszcze chwilę na AM na... i ponaszykujemy jeszcze. Kopać. Znowu kopać. No, czas. Co z tym się dzieje? Kopać było na dół. Ja to jest FM, bo AM to skanowałem, to jest FM. No, już na to. Wow. Ogód. Nie. Czemu nagle to jest cisza na tej chwili? Czekaj, a może to było coś? Tu, dokładnie w tym miejscu, jak stoimy. Ale wcześniej była mała anomalia, była. Ale wcześniej waliło mega. Wskazywało się, no. Teraz przed chwilą, minutę temu też. Poprzednio to byliśmy też. Przepraszam, nie? Przepraszam. Coś było na SB. Usłyszymy po spodnicy, bo tutaj jest czarny. Czy historie... Które... O. Jest ciemno. Jest ciemno. Błądzisz? Chyba stąd wyszedłeś. My tutaj jesteśmy. Byłeś tu wcześniej i wskazywałeś nam dużą aktywność. Możesz tu wrócić? Ty. A zróbmy tak. No. Że użyjemy K2 jako fluxa jakby. Także wyciszmy się. Wyciszmy się tutaj. Wyciszamy te. Suwa już SB. Schowamy SB, schowamy głośnik. Wyłączymy światło, zestaniemy z K2. I K2 jako flux. Coś takiego właśnie. Będziemy nasłuchiwać i... Głośnik w takim razie wyłączę, żeby też nam nie wzbudzał urządzeń. Power off. Bo wstacznie nam wzbudza, jak jest włączony. Także nikt teraz nie może wpłynąć. Widzisz. Widzicie. Przekładam głośnik właśnie do telefonu. No to co mu? K2 przy telefonie no, nic. To też. Czyli jest na zielono. Jedna tylko. No teraz. Pyta właśnie, teraz jak ale. Wrzucam głośnik do... Pogański. No to jest to zbudziłem. Wiedźmy, to był prowadzony. Rytuał. Rytuał? Rytuał? A ja powiedział pogański rytuał, a teraz właśnie powiedział rytuał. Wow. Stary, no czaisz? Ja to nagrywam.
To jest tutaj to. Są lekkie skoki. Rytuał u ciebie. No, są lekkie skoki. Jaka zbieżność, ja nie mogę. Ale jaja, dobra, zrobimy teraz tak. Użytek z fluxa. Boże, z fluxa. Z K2. Był lekki. Niemądry. Miał jeden, niemądry. Ja będę miał łączy drugi. Znajdź mnie. No, czekaj, cicho. Ej, u mnie są skoki! No o kurwa! Gdzie wystarczyłem? Oddaj ty trochę dalej. Jesteś tutaj? Cicho. Światło złącz. U ciebie też. Wyłącz światło. No, jesteśmy w budynku, w domu. Jakaś aktywność nam tutaj się pojawiła. Czy to wy? Czy to Kuba, Tymon, Biała Dama, Michał? Kto tu jeszcze z nami był? Ile masz lat? Jeszcze lepsze pytanie. Ja mam 34. Będę mieć. 27, jeżeli jest ci to potrzebne. No, dlaczego jest to potrzebne? Kamila. Dama? Czy damą masz na imię Kamila? Czy po prostu jest to z nami jeszcze Kamila? Ja się czekaj, powiem. czekaj. Wyciszmy się. W górę. W górę nie idziemy. Czekaj. Czy chodzisz po górze? Woda kapie, woda. Nie tylko. Nie tylko. W rogu. Jesteś w rogu? Co ci powiedziała? Co? Co? Pytanie. Jesteś tu z nami? Słuchaj się bardziej. Nie możesz stąd odejść? To są tylko kable wody. Na górze tak, ale słuchaj jakby z boku. Nie ma szans.
Praca. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Czujemy się okej. Tak jakby ktoś, wiesz, kapało tak ten śmieszny. Tak, tam kapie. Ale tak od boku jakby. Coś takie cofle. Przekleństwo. Jakie przekleństwo? Czy coś nam grozi? Przyjdziesz tu jeszcze do nas? Jest 4. Dziwne. Jest was czwórka? Jest was czwórka? Czyli mam rozumieć, jest tutaj Kuba, Tymon, Kamil. Powiedział mi. Też miałem powiedział mi wcześniej. Jest tutaj Tymon, Kuba, Michał. I kto tam się Kamila. Uczy? Kamila i jeszcze było jedno imię. Jeszcze żeńskie. Żeńskie. I ja miałem Katarzyna. A Katarzyna już. Ale nie wiem, te imiona. Ale nie ma ich tutaj. Znaczy, niby mówią, że są, jest ich tutaj czwórka. No jesteście tutaj, to się pokażcie. Wpłyńcie na nasze urządzenia. Porozmawiaj ze mną. No właśnie chcę z tobą porozmawiać. Kto z nami jeszcze jest? Jak masz na imię? Jak tu jesteś, to wpłynę na to urządzenie. Proszę. No już wyczerpaliśmy moce. Przechowowe tego miejsca. Już nic nie wskazuje. Tobie coś wskakało? Cisza. Też cisza. Było wcześniej chwilę. No chwilę. Tak jakby odchodził. Było, no jak przybliżę to teraz do telefonu. Czyli chyba koniec na dzisiaj. Już się z nami nie chcą kontaktować. Usiądź. Usiądź wygodnie i posłuchaj. Nie, jedyne co już słyszę to tylko kapanie tej wody na pierwszym piętrze. Kadwójki lekko się tu jeszcze wzbudziły przed końcem. Idiota. No i oczywiście obrażają mnie standardowo. Drugi raz, idiota. No i nic nie ma wskazania na kadwójce. Ponasłuchujemy jeszcze chwilę i idziemy. Dobra.
Jeżeli jesteś tutaj w budynku, porusz czymś. Uderz w coś. Nie na nas. Fałsz. Grać. Grać. Też miałem wcześniej, zagraj ze mną coś takiego. Na początku. Chcesz się z nami jeszcze bawić? Jeżeli tak, to puknij w coś. Wydaj jakiś dźwięk. Ty. Nie wiem. Chyba koniec. Już tylko nam się może coś wydawać. Jeszcze chwila. Dobra, 25 po. Dokładnie. Dobra, ale w pełnej ciszy. Wąż. Lord. Dama, Lord. Co jest? Słyszałeś koki? No właśnie. Też tak słyszałem. Jeszcze minutkę będę słuchiwał. To nieznane. Jezus, weź nie znam. Zamknięte. Wiesz, ja wiesz, słyszałem jakby z góry, wiem, że jest kapanie i było takie, jakby ktoś łasił, a tam cały czas słuchałeś takie ja ci dlatego mówię, że się przesłuchaj, nie chciałem robić, wiesz, jakiegoś, nie. Nie chciałem robić jakiegoś tam takiego strasznego, wiesz. Ale nagle energia ustała. Czekaj, tu jeszcze posłuchajmy. Ja ty słyszałem takie dwa kroki takie na górze. Pomiędzy kapaniem jest jak sobie jakiś krok. Tak. A tak jakby właśnie z góry. A tak jakby tutaj słuchać takie krz. Co jakiś czas takie krz.
Może przeniósł się na górę. Przenieś. Delikatne skoki były tutaj na dole. W tym pomieszczeniu cały czas były skoki. To jakie kurwa potężne. Dobrze. Kończymy. Żegnamy się z wami. Nie podążajcie za nami. Zostańcie tu, gdzie jesteście. My idziemy. Nie będziemy już zakłócać waszego spokoju. Chcieliśmy porozmawiać. Otwarty. Żegnamy się z wami. Zostańcie tutaj. Dobra. Do mnie nic. Samolotowy to do mnie nic. Słuchajcie, nagrywamy jeszcze wyjście z tego domu. Dokładnie, bo usłyszeliśmy jakiś dźwięk, więc w razie W. Nie mam tak zasięgu. Cmentarz. No, fajnie. Cmentarz. Nie, tutaj nie ma. Nie, nie mam zasięgu. Ja mam zero zasięgu, nikt do mnie nie dzwonił, nikt mnie nie ten. No. Zapomniałem, ale dobra, nie było. Dobra. Tu jest spokój. Jeszcze taki mały widok. Troszeczkę będzie widać budynek. Doświetlamy, wszyscy doświetlamy budynek. Widać tam mniej więcej. No, może coś się w oknie pojawi. O, teraz go widać. Może wam się fajnie, w oknie coś pojawi. Wiem, dalej tam za tym drzewem też było dobrze widać. Tylko nie dwoma drzewami. Ja też będzie. W całym majestacie. Dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni, więc zaraz widzimy się na outro. I właśnie jesteśmy po zakończonej eksploracji opuszczonego domu w Szanowie, dokładnie w Kroczmiechu. I śledczy Kowal. Śledczy Kowalu, jak wrażenia? Śledczy Daniel. Powiem tak, no, na wstępie jak weszliśmy do samego budynku, zaskoczyły nas odczyty na K2-kach. Bo najpierw odczyty miał odczyty Daniel. Później. Tak. No, w jednym pomieszczeniu. W jednym pomieszczeniu. W innych nic. W innym nic. Weszliśmy tylko do jednego pomieszczenia. Ja załączyłem, Daniel miał załączoną K2. Ja załączyłem za chwilę obok swoją. Obie K2 pokazywały te same pomiary. Też skakały i u Daniela, i skakały u mnie. To było piękne skoki. Aż na czerwono na miarce. W jednym pomieszczeniu przeszliśmy cały budynek od góry do dołu, nawet na drugie piętro, gdzie był zawalony dach, w którym się baliśmy pochodzić głębiej. Nie wchodziliśmy w tam, głębiej, żeby się nam nie zawalił albo pod nogami, albo żebyśmy nie spadli niżej. No i tylko przeszliśmy wszystkie piętra, te góry, drugie piętro, pierwsze piętro, zeszliśmy na parter, weszliśmy do tego pomieszczenia, od razu K2 zaczęły nam, można powiedzieć, szaleć. Najpierw wcześniej byliśmy też w nim. Ale tak nic. Ale nie było, ale tak jakby ktoś przyszedł do tego pomieszczenia. Tak jakby ktoś przyszedł i przyszedł. Później była cisza, później nagle nic. Były lekkie skoki i ustały. Potem rempody nic. Dokładnie, nic nam rempody nie wskazywały. Zeszliśmy na dół w tym... Obraz jeden, dziwny obraz. Potem zeszliśmy na dół do piwniczki. Odczuliśmy od razu zimno, uderzające tak, w twarz, tam, tak. Normalnie w ciało. Z 5 stopni mniej niż normalnie na pierwszym piętrze, na parterze. Na pierwszym piętrze też w sumie, w drugim. Zeszliśmy automatycznie zimno. Postanowiliśmy, że prowadzimy ślepą sesję. Ze ślepej sesji, no to możliwe, że Daniel pewnie więcej ma tam odpowiedzi. Ja tylko odpowiadałem na zobaczcie to, na co materiale, tam słyszałem. Zobaczymy na materiale, rozmawiać. Dokładnie. Tak jakby... Powiem tak, lekka spójność była. Dużo było na. Ale konkretów? Z tego co ja tak czuję, bo ja na 5 minut mniej więcej miałem włączone skanowanie sieci FM,
Potem na 5 minut drugie włączyłem AM. Nagle masa słów. Może ktoś miał akurat, bo wiadomo, to działa też na krótkofalówki w okolicy. Może ktoś w tym momencie gadał przez krótkofalówkę, ale miałem masę słów męskich, męskich zdań. Mniej kobiecych, ale masę tych, aż po prostu głowa nie, że bolała, tylko masa tych słów męskich, nie byłem w stanie jednego za drugim odpowiadać. Dużo właśnie było, tak się skupiło się, masa tych słów było. Faktycznie jak się przyłączyłem na, na AM, to faktycznie miałem tego więcej. Cały czas tylko odpowiadałem. Starałem się skupić na tym, co mi po prostu mówiło i starałem się złączyć, co w ogóle mi chciało powiedzieć. Bo zdanie, słowa i zdanie były niezrozumiałe, starałem się to przekazać jak najlepszym, jak najlepiej przekazać Danielowi, odpowiadając na to. Czujemy się ogólnie dobrze? Czujemy się dobrze, jest w porządku. Nie było na, zimno nam było tylko na dole, tylko w tej piwnicy. Było, tak, to jest ok. Zimno, tak to... Nie czujemy się ani żeby końcówka. Nas coś... Ani żeby nas coś końcówka. Na tak, i końcówka. Jak nas usłyszeliśmy na końcówce, dokładnie. To z góry, powiem teraz jakby ze swojej perspektywy, dokładnie, no, góra były te kapanie wody, tak. I ale pomiędzy tym kapaniem tak jakby jakieś może kroki były. Kroki. Ja też. Później też. Ja dokładnie później też, dopiero później. Jak się ale cały czas jakby obok słyszałem takie trz. Jakiś czas. Słuchał jakieś uderzenia, takie delikatne trzaski, może jakieś kroki. Mam nadzieję, że delikatne kroki. Wyłapało się. Może wyłapało to na nagraniu. No ja słyszałem ich trochę GoPro mniej. Nam padło, więc i GoPro nam padło przy ślepej sesji, tak. Jak widzieliście, nagrania są z GhostTube'a. Potem już z GhostTube'a będą. Ale no. Co się udało nam chwycić GoPro, to się nam chwyciło. Resztę po prostu mamy dogane już aplikacjami. Całą ślepą sesję do końca już, a Daniel ślepą drugiej połowy już jest. Czyli jak się przełączyłem na AM, czyli było więcej tych odczytów moich, tych głosów było więcej, tak, naprawdę masa tych głosów. Ja potem zacząłem część, co sekundę coś normalnie napływało. Ja się starałem po prostu złączyć to wszystko, te słowa, cokolwiek, co mi chce przekazać i jak najlepszy sposób przekazać Danielowi. Czyli co chwilę było słowo niezrozumiałe, musiałem się na chwilę nad nim zastanowić. Nawet nie miałem czasu się zastanawiać, po prostu słowo za słowem szło. I starałem się to jak najszybciej odpowiadać Danielowi. I od razu akcentowałem, czy to był mężczyzna, czy faktycznie to była kobieta. Najczęściej było dużo słów męskich. Kobieta było nawet tam, no było też trochę kobiet. No i tak, także w tym odcinku to będzie wszystko. Więc jeżeli spodobał wam się ten odcinek, możecie nas wesprzeć klikając lajka, klikając subskrypcję na naszym kanale. Może coś. Może spodobają wam się. Możecie komentować, co wy usłyszeliście co wy usłyszeliście, może wy coś usłyszeliście. My tego mogliśmy tego nie usłyszeć, mogliśmy tego nie wyłapać. Może coś ciekawego będzie w tym. Widzimy się na kolejnej wyprawie. My wracamy teraz z buta do domu. Do siebie, do domów. No. Także do zobaczenia, następnego. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.